czwartek tuż po 14 na jednym z podwórek położonych między Noniewicza i Wesołą wylądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Medycy zostali wezwani do nieprzytomnej kobiety. Na szczęście okazało się, że jej dolegliwości nie są na tyle poważne, by konieczny był transport do szpitala. Lądowanie śmigłowca wywołało spore zainteresowanie wśród przechodniów i mieszkańców kamieniczek położonych wokół niecodziennego lądowiska. Takie nietypowe lądowania już się w naszym mieście zdarzały. Żółty śmigłowiec lądował już na Sejneńskiej i Kowalskiego. W miniony czwartek po raz kolejny latająca załoga lotniczego pogotowia ratunkowego dała prawdziwy popis sprawności.